Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj będziemy tuningować, robić nowy samochód Buddy. No tak, nie do końca jest to samochód Buddy, bo jest to samochód przeznaczony dla widza, jednego z widzów Buddy. Jest to Nissan S13, a tutaj widzicie poprzedni samochód, który robiliśmy dla Buddy. Ja sam wykonałem tutaj malowanie, mimo że na edytorze za bardzo się nie znam, to udało mi się zrobić coś takiego. Jest to dość już stary samochód Buddy. Co oglądam jego odcinek, to on ma jakąś nową furę. Ja po prostu nie nadążam z tymi odcinkami. I zasada jest taka, że staramy się odwzorować furkę jak najbardziej się da. Wiadomo, że czasami niektóre dokładne modele samochodów, no tutaj nie ma ich w grze. Co możemy natomiast zrobić, to na przykład dokładną taką moc jak w rzeczywistości, czyli on planuje zrobić Silvię S13 na 350 koni mechanicznych, więc w jego przypadku jest to bardzo skromny tuning. I tutaj w Fordzie również może być to problematyczne, żeby zrobić ten samochód do driftu. Chociaż ja tak właśnie nie do końca wiem, do czego ten samochód ma być, ta Silvia S13. To jest jego najnowszy obecnie film, jaki ma na swoim kanale. No i pokazywał właśnie, w jaki sposób ta Silvia będzie stuningowana. Z tą BMW-ką miałem taki sam problem, bo ona miała mało chyba mocy. Już nie pamiętam chyba, czy miała mało mocy, czy miała dużo mocy. W każdym razie będą dwa filmy na temat Silvii S13, bo ja jestem na 100% pewny, że tak się to szybko nie skończy. Znaczy mi chodzi tutaj o ten tuning, on jeszcze nie jest skończony, ta Silvia jeszcze jest w budowie. Wiem już na jej temat detale, takie, które pozwolą nam ją zbudować tutaj w Fordzie. Czego nie zrobimy? Nie zrobimy malowania, dlatego że malowania ten samochód jeszcze nie ma i na nie będziemy musieli poczekać, aż Budda zrobi nowy film o tym samochodzie. Także co, bierzemy się do pracy. Samochód dzisiaj zrobimy sobie na biało, ale na tym się na pewno nie skończy. Znając Buddę, będzie trzeba tutaj w grze tworzyć naklejki przez jakieś 3 godziny, więc myślę, że wydzierżawimy sobie na to jakiegoś streamka. Proszę bardzo, samochód doskonale nadaje się do driftu. Zobaczcie, już loto. Miękkie zawieszenie, kurde. Jopa, jak ciul. To jest najbardziej zbliżony model do tego, co on tam szykuję dla widzów, dla widza do wygrania. No obecnie on w ogóle nie lata, ale właśnie ja tak nie do końca jestem przekonany co do tego, czy on w ogóle ma latać, bo takie ładne felgi do tego samochodu chcę założyć, wielki cal. No ciężko będzie, no, chyba że będzie po prostu do driftu zmieniał tylne kapcie na jakieś inne. No nie wiem, no ty kurde, ale teraz już to nawet lata. 350 koni mechanicznych musimy zrobić, musimy wymienić felgi. No i musimy samochód w miarę możliwości poszerzyć. Zobacz, kurczę, to już lata. Jest elegancko. Z tego co kojarzę, samochód powinien mieć body kit dostępny. Zobaczmy, mamy tutaj rocket bunny. Budda, wiem, że będzie poszerzał ten samochód, ale nie aż tak. Tam pokazywał, że doda sobie poszerzenie do tego auta, natomiast chyba nie aż takie mocne. Niestety to jest jedyne poszerzenie, jakie mamy i musimy je wykorzystać. Wejdźmy sobie jeszcze w spoilery. Budda chciał tam dać taki spoiler. Ach, tu nie będziemy mieli takiego. On chce dać zupełnie inny. Duży spoiler przede wszystkim. I tutaj nawet nie ma takiego pasującego. Ale jeszcze zobaczę, czy tu nie mamy czegoś. Czy jak nie wymienimy bodykita, to czy nie będziemy mieli. Poczekajcie, wezmę sobie pada do ręki. Czy jak nie wymienimy bodykita, to czy nam się tutaj jakieś inne spoilery nie pojawią. Obecnie samochód ma taki wygryziony tył, nie ma w ogóle tylnych lamp, bo on jest no, poddany renowacji. Więc taki ostateczny jego look będziemy wiedzieli pewnie za kilka tygodni, jak już prace nad tym samochodem się zakończą. Nie wymieniamy silnika, silnik zostawiamy standardowy. Zobaczmy, czy... No niestety nie pojawiły nam się dodatkowe spoilery. Szkoda, szkoda. No, najbardziej chyba zbliżonym spoilerem jest ta kaczka. Albo po prostu zostawimy standardowy.
Myślę, że standardowy spoiler zostawimy, bo ten, co założy Budda, jest taki płaski, ale jest bardzo szeroki przez całą karoserię i nachodzi nawet na boki samochodu. Poszerzenie oczywiście będzie troszeczkę inne, ale my musimy sobie zostawić to, co mamy. Więc co, zostawiamy spoiler standardowy. Generalnie cała bryła samochodu będzie najbardziej zbliżona do tego, co zobaczymy w finalnej wersji, wydaje mi się. Dobra, i teraz szukamy felg. Felgi wiem wizualnie, jakie mają być. Tutaj niestety nie mamy możliwości dodania takich dużej ilości śrub do tych felg. Felgi zdaje... O Jezu, nie, no takie to za duże chyba. Felgi zdaje się, że... Było coś... O Jezu. Tak... Teraz jak powiększyłem te felgi, to dziwnie to wygląda, no nie? Weźmy sobie jeszcze zmniejszmy, bo za dużo, zdecydowanie. W tym samochodzie 18 wyglądają jak nie wiem, 21. Dobrze, to mamy. No i oczywiście będziemy musieli zrobić tuning driftowy, ale co jest mega, mega ważne, to to, żebyśmy zrobili tutaj odpowiednią moc. No i co do tej mocy mam trochę obawy, bo 350 koni w Fordzie Horizon 4 to nie jest za dużo mocy do driftu. I nie wiem, czy ten samochód sobie poradzi z tym, żeby latać. Z drugiej strony, jak go dobrze odciążymy, to powinno wystarczyć. Zaraz zobaczymy, co nam się uda zrobić z mocą. Aha, jeszcze weźmiemy sobie oczywiście. Proszę bardzo, już nie ma jopy, już ta felga dużo lepiej wygląda. No, samochód jest ultra niziutki, że tak powiem, nie na polskie drogi. Jedyne co, to właśnie musimy zostawić ten wąski kapeć z tyłu do driftu, jeśli chcemy zachować tę moc 350 koni mechanicznych. Hamulce, oczywiście te wszystkie rzeczy dajemy sobie na maksa, bo one... tutaj w grze nic nie ważą, a nawet odciążają. Okej, to mamy, no i teraz przechodzimy do mocy i musimy zrobić 257 kW, także tutaj sporo możemy porobić. Budda chciał dodać chyba intercooler, jakiś lepsiejszy. Zobaczmy, też możemy tutaj to oczywiście dodać. 200... Dobra, dajmy intercooler. Jak najbardziej próbujemy zbliżyć ten samochód do rzeczywistości. Chociaż tutaj to nie ma znaczenia, co my wsadzimy, po prostu będzie więcej mocy. Dobra, dajemy w dolot. Kurde, tak widzę, że 300... to mamy chyba 200 kW ponad, nie? Łe, to ja widzę, że tutaj trzeba ładować ten silnik, nawet ze dwa inhalatory tu trzeba będzie włożyć, bo te części aż tak mocy nie podnoszą chyba. Okej, okay, 213, musimy mieć 257, 231, 240, no dobra, to tu musimy nawet podkręcić, 248 i słuchajcie, zabrakło nam powera, trzeba włożyć jeden inhalator. Dobra, mamy turbo i tutaj już mamy za dużo trochę mocy, więc będziemy musieli zjechać tam z jakąś częścią, natomiast silnik zostawiamy standardowy. Kurde, 300, zobaczcie, 300 kunia mechanicznego, to jest sporo. 259 i tu możemy jeszcze czymś podkręcić. 256, 258, zobaczcie, jak się tutaj waha nam moc. Przejdziemy sobie jeszcze do tuningu innych rzeczy. Tu nam się pozmienia, no nie? 252 i teraz przechodzimy do tamtego i powinno być... Powinno być... No kurde, ale mi tu przeskakuje. Dobra, w zaokrągleniu może to być 258 kW, chociaż powinniśmy zaokrąglać w dół, bo tam było chyba 257,35 albo coś takiego w przeliczeniu na jednostki metryczne. Dobra. I to mamy. No na razie wybieramy kolor biały dla samochodu. Zrobimy także dostosowanie do driftu i zobaczymy, czy samochód Buddy dla widza będzie coś latał. Możemy sobie tutaj tak troszeczkę to zsymulować w grze.
Teraz idziemy sobie do designu, idziemy sobie pomalować samochód. Oczywiście ja jestem na 100% pewny, że samochód zmieni swój kolor na coś zupełnie innego. Zdaje się, że on ma tylko teraz taki czarny pas u dołu. Tak, dobrze mówiłem, zdawało mi się, nie ma żadnego czarnego pasa, więc malujemy samochód po prostu na biało. Tutaj jeszcze sobie zerkam na miniaturkę. Tak patrzę na te felgi i one chyba są dość dobrze odwzorowane. Jeśli wy wiecie lepiej na temat felg tutaj w grze, to możecie zasugerować jakieś inne. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie zostawimy tak. Zostawiamy samochód na biało. Ja mam wrażenie, że to w ogóle, mam nadzieję, że to w ogóle ten Nissan jest. No i możemy jeszcze maskę pomalować, ale on chyba nie miał tam innej maski, on w ogóle nie miał maski na tym filmie, tak w ogóle. Felgi będą w kolorze, zobaczcie, takim, nie? Czyli to jest coś podobnego jak jest teraz, tylko że inny. Możemy tutaj coś wybrać. Czekaj. To był taki, to jest taki jakby beżowy. Ale zobaczcie, tutaj nie da się tak ładnie tego ustawić, nie? Byśmy musieli wziąć kolory specjalne. Patrzcie, takie felgi by fajnie wyglądały. Buddha, musisz o czymś takim pomyśleć, zobacz. Nie? Kozak. Dobra, ale tutaj tak naprawdę chcemy to troszeczkę zmienić. Chcemy gdzieś pod jakiś taki beż. Coś takiego. Na pewno nie czarne, bo one są zdecydowanie jasne. O, ja myślę, że to będzie coś takiego, tylko tutaj dajmy troszeczkę jeszcze... Oj, za jasno, zdecydowanie za jasno. Musimy trochę ciemniej i kolor bardziej taki wyblakły. I coś koło tego, no nie? Kolor taki bardziej wyblakły, cyk. O! I to będzie mniej więcej to. I jest gitarka, dobra. Szyby na razie zostawiamy, zapisujemy. Na razie możemy zrobić tylko pomalować sobie felgi. Zrobiliśmy dokładnie taką moc jak w rzeczywistości. Samochód daliśmy radę stuningować na tyle, ile się dało tutaj w grze. No i zobaczmy, bez żadnego tuningu jeszcze dostosowania. Ty! No ale czego tu się spodziewać? Słuchaj, samochód waży chyba z 50 kg teraz. Już lata! O kurczę, trzeba zrobić mu tuning. No mogę wam tylko powiedzieć, że samochód lata jak złoto. Co prawda z tyłu mamy kółka wąskie jak od taczki i opony standardowe, bo jednak 300... Ile tam mieliśmy? 350 koni mechanicznych mocy, czy 250 kW. No to jest trochę mało jak na tę grę, żeby latać, ale samochód zachowuje się dobrze. Musiałem tutaj dać te standardowe kapcie i wąskie z tyłu, żeby samochód się dobrze zachowywał. Ale no, poza tym tuningiem, który razem robiliśmy, nic tutaj nie zmieniałem. Tylko troszeczkę dostosowałem, żeby wiadomo, lepiej kontrolować furkę. Tak, mam nadzieję, że samochód będzie do driftu. Na razie zrobiłem do driftu, jeśli to będzie jakiś time atakowy, to zmienimy. Ale on chyba był kupiony w ogóle jako driftowóz. On wcześniej driftował, więc tak myślę, że najlepiej zrobić go na drift, nie? Oj, przester! Zobaczcie, jak on to pięknie robi. Jest naprawdę cudo. Jeszcze brakuje tego, żeby... Buddha takim polatał. A jestem ciekawy, jakie zrobi do niego oklejenie. Czy też będzie tak wszystkiego namieszane, jak w projekcie BMW? Nie wiem, zobaczymy. Bo z BMW trzeba było troszeczkę posiedzieć. Pamiętam, że tam chyba z 5 godzin przy tym siedziałem. Coś takiego. Trzeba było te naklejki porobić. No było trochę roboty. Tam gradient był, nie gradient. Tutaj w grze trzeba te naklejki robić totalnie od podstaw, nie? Oni sobie tam wycinają, wiesz, z jakiegoś arkuszu
arkusza folii i gitarka, nie? A ja muszę wszystko robić ręcznie tutaj. No ale jakoś się udało całkiem fajnie ten projekt zrobić, więc myślę, że tutaj też jak najbardziej. Nie zmieściłem się, znaczy za mało powera. Tutaj za mało powera, na duże, długie zakręty, gdzie trzeba szybko cisnąć bokiem. Trochę tej mocy brakuje na czwórce, ale pojedziemy sobie jeszcze tutaj na te takie serpentynki i na wioskę, żeby sobie tu polatać. Dobra, jak wiadomo, jeśli mamy tutaj takie ciasne zakręty, to samochód oczywiście będzie latał fantastycznie. Tutaj mocy nam na pewno nie... na pewno nam mocy nie zabraknie. To masz nawet za dużo powera. Na dwójeczce jest ciężko. Jakie lichty. Proszę bardzo, zmieściłem się. Także Buddha rób furę, jesteśmy ciekawi, jakie oklejenie dasz do tego samochodu. I no i czy jesteśmy też ciekawi wrażeń widza, który tą furę otrzyma. To ma być jakiś konkurs prawdopodobnie. Ja tam nie wgłębiałem się w szczegóły, bo to jest jakby film, który ja oglądałem z pokazywania tego samochodu. To było rozwinięcie jakiegoś jakiejś części poprzedniego materiału, ale nie wiem dokładnie którego. I no chciałem sobie zrobić tutaj w Fordzie ten driftowóz, a wiedziałem, że chyba do tej furki był fajny poszerzający bodykit, który Budda chce do tego samochodu zainstalować. Także co, kontynuacja tego materiału na pewno się pojawi. Myślę, że będę gdzieś na live'ie robił malowanie do tego samochodu, oklejenie tego samochodu. Pewnie udostępnię wam też ten samochód, żebyście mogli sobie zainstalować ten tuning u siebie. O proszę bardzo, dostałem osiągnięcie Love Tap, czyli za to, że dotknąłem ściany, mimo że nic prawie nie widziałem. Także będę chciał zrobić Mercedesa AMG GTR, którego Budda ostatnio też zrobił w swoim oklejeniu Illegal Night, czy coś takiego. I będę musiał też zrobić to malowanko, także też to sobie zrobimy gdzieś pewnie na live'iku. Patrz na to! No tutaj już mocy zabrakło troszeczkę, nie? Już ten łuk nie poszedł tak ładnie. Ale mimo to samochód ciekawy do driftu. Ja go chyba nawet... ja nie mam tego driftowozu, ja nawet nie miałem go zrobionego, powiem wam. Pyk! Zobacz, co tu się dzieje, gościu. Czy ty to rozumiesz? Zobacz. Pięknie, także co, zapraszam was na kolejny odcineczek z update'em tego projektu. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hejas.